Dzień dobry. Dziś zaproszę Was na film, w którym pokażę, jak przygotować piękne ozdoby na stół, jadalne ozdoby, które możecie dołożyć do wędlin, możecie nimi po prostu przyozdobić stół lub mogą stanowić przekąski. A co jeszcze będzie potrzebne oprócz jajek i tych wszystkich dodatków, które widzieliście przed chwilą? No, przede wszystkim nóż, deska do krojenia i ten film. Do przygotowania takiej sowy potrzebne będzie pół jajka, 2 liście bazylii, czerwona papryka albo marchewka, 1 oliwka, ja mam czarną, ale może być również zielona i 1 łyżeczka majonezu. Przyda się również widelec, nóż i deska do krojenia. Zaczynam od wyjęcia ostrożnie z jajka żółtka. I widelcem mieszam żółtko z majonezem. Po dokładnym wymieszaniu żółtka z majonezem powinna powstać Wam gładka masa. I teraz taką masę przekładam na jajko i formuję z niej brzuszek sowie. Teraz będą skrzydełka. Wybieram takie 2 spore listki bazylii. I zobaczcie, przykładam je w ten sposób tutaj, robiąc sowie piękne skrzydła. Teraz z oliwki wycinam 2 krążki. To będą oczy. A żeby sowa miała źrenicę, to zobaczcie, robię takie 2 cienkie paseczki i już źrenice będą gotowe. A z papryki zrobię dziobek. Teraz muszę przymocować oczy i do tego wykorzystam odrobinę, tutaj mi się źrenica zapamiętała, odrobinę tej masy, którą zrobiłam z żółtka i z majonezu. Zobaczcie, nakładam z tej strony i nakładam tak, aby z drugiej strony troszeczkę tej masy wyszło. I przymocowuję oko. I z drugim dokładnie tak samo. Teraz źrenice, zobaczcie, to jest ten kawałek wycięty z oliwki i wkładam je, o, tutaj w tę masę, w ten sposób i drugi dokładnie tak samo. To jeszcze tylko dziób, zobaczcie, i sowa jest gotowa. Do przygotowania 2 takich zajęcy, w 2 wersjach, zobaczcie, kolorystycznych, potrzebny będzie seler naciowy, marchewka, ziarenka pieprzu, takie w całości oczywiście, łyżeczka majonezu i 1 jajko. Jajko przekrawam na pół i wyjmuję z niego żółtka i mieszam z majonezem. Po wymieszaniu nakładam do białek żółtka z majonezem, formując z nich łyżeczką takie, zaraz zobaczycie, kuleczki. Powierzchnię, żeby była równa i gładka, wygładzam palcem zmoczonym w wodzie. Pierwszy królik będzie pomarańczowy. Odkrawam kawałek marchewki i przekrawam ją wzdłuż na pół. Teraz wykrawam gruby plaster i z niego przygotuję teraz, zobaczcie, uszy. To już mamy uszy i wąsy. Po prostu odkrawając cienkie paseczki. Przymocowuję uszy, robię oczy, jedno i drugie, to jest tym razem ziele angielskie, nos i wąsy. Drugi królik będzie miał słuchy i wąsy z selera naciowego. Obcinam brzegi selera z jednej i z drugiej strony. No i teraz muszę ukroić takie wąskie paseczki, z których zrobię za chwilę wąsy. Ucho raz, ucho dwa, oczy, nos i wąsiska. A do przygotowania takiej myszki potrzebne będzie pół jajka, 2 plasterki rzodkiewki,
na oczy pieprz i kawałek szczypiorku. Żeby zamocować uszy, polecam Wam naciąć kawałek jajka, wtedy będzie łatwiej przymocować rzodkiewkę. Zobaczcie, o, w ten sposób, teraz w to nacięcie wkładam rzodkiewkę i z drugiej strony. I teraz oczy. Również proponuję Wam zrobić niewielkie nacięcia, po to, żeby łatwiej było zamocować oczy, a już na pewno, żeby nie wypadły. I zobaczcie, teraz takie nacięcia wkładam oczy. To teraz jeszcze tylko ogonek ze szczypiorku. Zobaczcie, również robiąc nacięcie, żeby się ładnie trzymał. Do tego kawałek serka i gotowe. A do przygotowania takiego zajączka potrzebne będzie całe jajko, gałązka pietruszki, papryka, rurka, nóż i deska do krojenia. Ze spodu jajka odcinam taki dosyć gruby, zobaczcie, plasterek. To z niego powstaną te piękne uszy. Nacinam w ten sposób. Zobaczcie, już mam piękne uszy. I teraz ścinam kawałek tak, żeby za chwilę zamocować je królikowi na głowie. Żeby zamocować królikowi uszy, muszę usunąć kawałek jajka, żeby się trzymały. O, zobaczcie, w taki sposób. I teraz na to miejsce wkładam uszy. A teraz oczy. I tu Wam pokażę, jak przygotować oczy czerwone. Zobaczcie, z papryki musicie odkroić tą zewnętrzną, twardą skórkę od miąższu, który tutaj jest na dole. Kiedy już to zrobicie, wbijcie rurkę i wytnijcie, zobaczcie, rurką, o, w ten sposób, oko. Proszę bardzo, jedno jest gotowe i jeszcze drugie. I żeby zamocować oczy, znowu skorzystam z rurki. Robię otworki, takie właśnie na oczy, wyjmuję ten kawałek jajka i z drugiej strony. I zobaczcie, teraz mocuję w tym miejscu oko, jedno i drugie. Zobaczcie, trzymają się wspaniale. Teraz mocujemy nos. Zobaczcie, znowu robię rurką miejsce na nos. Proszę bardzo, będzie nos. A teraz z pietruszki, właściwie z tych części gałązki pietruszki, nie liści, zrobię mu wąsy. Słuchajcie, tutaj z resztki pietruszki przygotowuję ozdobę na talerzyk, na którego za chwilę przełożę, ale tutaj się rozgorzała dyskusja, czy to jest królik, czy to jest kot. A Wy jak myślicie? Do przygotowania takiego muchomorka potrzebujecie oczywiście jajka, pomidora, odrobinę śmietany i ja jeszcze wykorzystam na runo leśne pietruszkę. Zaczynam od przygotowania runa. Jest to ozdoba, którą bardzo szybko się robi i możecie ją zrobić nie mając naprawdę żadnego doświadczenia, bo jak zaraz zobaczycie, jest to bardzo łatwe i efektowne. Jajko raczej stać nie będzie, więc muszę mu pomóc. Obcinam jego dół i górę. Wstawiam w tej chwili już trzon naszego grzyba. Coś mi się to runo nie chce ułożyć. Proszę bardzo. Z pomidorka teraz odkrawam kawałek taki, który będzie właśnie imitował kapelusz grzyba. Zobaczcie. No i zobaczcie, prawie jest gotowy, prawie, bo brakuje mu kropek. I te kropki właśnie robię ze śmietany. Jak widzicie, wykorzystuję do tego nóż z ostrą końcówką, albo może to być również widelec. No to nakładam. To jest chyba jedyny muchomor, którego możecie bezpiecznie zjeść. To co? Kochanie, dzisiaj na kolację muchomory?
A do przygotowania takich ptaszków potrzebuję jednego jajka, marchewki, dwóch ziarenek pieprzu, trzonu drzewa, który będzie stanowić kawałek, resztka, właściwie gałązki pietruszki, może być również szczypiorek i winogrona. Jajko kroję na pół, winogrona kroję na połówki. Z marchewki zrobię dzióbki. Kroję, zobaczcie, taki cienki plasterek, z którego teraz uformuję dwa dzioby. Na talerzu układam gałązkę, na której była pietruszka. Teraz sadzam na niej dwa, jeszcze nie ptaszki, ale to już niedługo. Na środku każdemu ptaszkowi mocuję oko. Teraz dzióbki. Zobaczcie, te dzióbki muszą być tak, żeby były złączone. Proszę bardzo, ptaszki gotowe. Jeszcze tylko zostało mi dołożyć trochę liści na drzewie. I gotowe. Jak widzicie, zabawy jedzeniem mogą dać przy stole piękne efekty. A ja życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.